W tym filmie zastanowimy się, na czym polega dodawanie ułamków dziesiętnych albo liczb przedstawionych w postaci dziesiętnej. Zachęcam Was do zatrzymania tego filmu za każdym razem, kiedy pojawi się jakieś zadanie i do samodzielnego rozwiązywania, zanim zajmiemy się każdym z tych zadań wspólnie. Zaczniemy od najprostszych metod, a w następnych filmach trochę przyspieszymy. W tym i w następnych filmach bardziej skupimy się na zrozumieniu, o co chodzi w dodawaniu ułamków dziesiętnych. Pierwsze zadanie. 0,1 dodać 0,8. Możemy też przeczytać to inaczej. 1 dziesiąta plus 0,8. Zatrzymajcie i spróbujcie samodzielnie. Można to oczywiście zrobić na parę sposobów. Na przykład 0,1 to 1 dziesiąta. 0,8 to 0,8. Jeżeli mam jeden czegoś i dodaję do tego 8 tego samego czegoś, w tym przypadku mamy 1 dziesiątą i dodajemy do niej jeszcze 8 takich samych dziesiątych, to razem będziemy mieli 9 tego samego czegoś, czyli 9 dziesiątych. Inny sposób rozwiązania, to rozwiązanie graficzne. Możemy narysować jedną całość, podzielić ją na dziesiąte, czyli na 10 równych części. Każdy taki jeden poziomy pasek to będzie jedna dziesiąta. Jedną dziesiątą zaznaczymy w taki sposób i dodamy do niej jeszcze osiem takich samych dziesiątych: jedna, druga, trzecia, czwarta, piąta, szósta, siódma i ósma. Teraz wystarczy przyjrzeć się dobrze albo zliczyć wszystkie zakolorowane dziesiąte i mamy wynik: jeden, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć. Wszystkie te kolorowe paski to razem 9 dziesiątych. W tych dwóch przypadkach zapisaliśmy dziesiąte słowami. Natomiast w notacji bardziej matematycznej zapisujemy dziesiąte odpowiednią cyfrą na pierwszym miejscu po prawej stronie przecinka. Przecinka oddzielającego całości od części ułamkowych w zapisie dziesiętnym. 0, i tutaj liczba dziesiątych, czyli cyfra 9. Wynikiem tego dodawania jest 9 dziesiątych. To są dziesiąte to są dziesiąte i to są dziesiąte. Następne zadanie, trochę trudniejsze, tak żebyśmy nauczyli się kolejnych umiejętności i żeby było ciekawie. Ile to jest 0,3 plus 0,9? Możemy zastosować te same metody dodawania, co przed chwilą. 3 dziesiąte plus 9 dziesiątych. Jeżeli mamy 3 czegoś i dodamy do tego 9 tego samego czegoś, to będziemy mieli 12 tego czegoś, czyli 12 dziesiątych. 3 plus 9 to 12. Czyli to się równa 12 dziesiątych. Tutaj może się zastanawiacie, czy nie pojawiła się jakaś sprzeczność. Co to znaczy 12 dziesiątych? Jak to możliwe, że dziesiątych mamy więcej niż 10? Możliwe, ale może nie takie oczywiste. Uprośćmy sobie sprawę i rozbijmy 12 dziesiątych na kawałki, na mniejsze części. 12 to 10 i 2, czyli 12 dziesiątych to 10 dziesiątych i 2 dziesiąte. Co oznacza 10 dziesiątych? 10 dziesiątych to 1, czyli mamy 1 i 2 dziesiąte. Jak zapisać 1 i 2 dziesiąte? Na przykład tak, że na pozycji jedności zapiszemy jedynkę, tę jedynkę, a na pozycji dziesiątych zapiszemy ile mamy dziesiątych. Mamy dwie dziesiąte, czyli wpiszemy po przecinku dwójkę. Można taki wynik dodawania przeczytać 1,2 albo i 1,2, co oznacza dokładnie to samo co 12 dziesiątych. Jak poprzednio, zróbmy to samo sposobem graficznym. Musimy mieć dwa takie kwadraty. Jeden tym razem nie wystarczy. Najpierw 3 dziesiąte, 1 dziesiąta, 2 dziesiąta i trzecia dziesiąta, i do tego dodajemy 9 dziesiątych. Pierwsza, druga, trzecia, czwarta, piąta, szósta, siódma, ósma, dziewiąta. Dodaliśmy 9 dziesiątych do tamtych trzech, ile to będzie razem? W tym kwadracie 3 dziesiąte i te 7 dziesiątych razem składają się na jedną całość. Na jedność. Czyli ten cały kwadrat to 1. Tutaj mamy jeszcze 2 dziesiąte, czyli w tym kwadracie znajduje się 0,2 albo 0 2 dziesiąte, czyli wynik dodawania to 1 plus 2 dziesiąte, czyli 1,2. Mam nadzieję, że te przykłady pomogły Wam lepiej zrozumieć, na czym polega dodawanie ułamków dziesiętnych. W kolejnych filmach w przyszłości będziemy mówić o szybszych sposobach dodawania ułamków dziesiętnych, szybszych albo bardziej uporządkowanych. Chociaż taki sposób liczenia też jest dobry, zawsze działa. Ja na przykład ciągle w taki właśnie sposób dodaję w pamięci ułamki dziesiętne.